Wyjechaliśmy sobie ze Saint-Tropez. Jedziemy sobie wzdłuż lazurowego wybrzeża. Wygląda faktycznie pięknie, ale to, co chciałam pokazać, to te piękne sosny. Mam nadzieję, że zaraz się tu jakaś pokaże, bo wyglądają fantastycznie, jak takie ogromne grzybki. Nie mają w ogóle gałęzi od dołu, tylko same wielkie takie kapelusze od góry. Może tu zaraz się gdzieś taka sosna znajdzie. I wyglądają nawet lepiej jak palmy. Jak na złość nie ma ani jednej. O, są, zobaczcie. Jakby to były takie ogromne bonsai formowane przez kogoś. Wiadomo, że nikt tam pewnie tych sosen nie przycina na tej wysokości, ale są fantastyczne. Jesteśmy właśnie w Cannes. Chcieliśmy coś tu więcej zobaczyć, może gdzieś przejść, ale mieliśmy taką przygodę, że zaklinowaliśmy się w tych wąskich uliczkach. Tutaj właśnie prawie nie mogliśmy wyjechać. Wjechać. Nie możemy też znaleźć odpowiedniego miejsca do zaparkowania naszej kolumbryny. No może jeszcze się nam coś uda, ale tak chyba tylko przejedziemy samochodem, cokolwiek zobaczymy i pojedziemy dalej niestety. Wszędzie takie znaki, że nie możemy chyba stać takimi wielkimi pojazdami. Ani parkować. No niemniej jednak jest tu pięknie, pogoda jest też piękna dzisiaj, więc na pewno byłoby fajnie spędzić tu trochę czasu, ale się nam chyba raczej to nie uda. To jest miasto na mały samochód, na pewno, bo tak to jest, tak ciężko się gdziekolwiek wykręcić, wszędzie wąskie drogi. Ta piękna promenada, można było się przejść faktycznie. Tak, zobaczcie, jak jest pięknie, znowu te piękne sosny konkurują tu z palmami. Ja obstawiam w tym wypadku za tymi sosnami. Są naprawdę prześliczne. Zobaczcie, tak wszędzie jest. To tu jest szeroko. O, tu powiem, że ta ulica jest szeroka. Witam wszystkich naszych widzów bardzo serdecznie. Tym razem ze słonecznej Werony. Jesteśmy na kempingu Verona Village. W samym praktycznie centrum Werony. Jest to taki kemping transferowy, bardzo ładnie usytuowany zaraz ze zjazdu z autostrady. Popatrzcie dookoła. Piękne, równe parcele. Na każdej parcelce widać trawę. To są te takie, jak to się nazywa, takie te betony i wrąby takie, i w środku mają miejsce na wsypanie ziemi i właśnie trawka jest sadzona. Widać, jak to wszystko jest porobione. Równe parcelki, praktycznie zero poziomowania, gdzieś tam tylko 2-3 cm, tak dla przyzwoitości, żeby woda schodziła z łazienki czy z kuchni bez problemu i była odprowadzana do nieczystości. Słuchajcie, jak zwykle w okresie zimowym, to już pokazuję wam któryś kemping z rzędu, mamy przewagę czego? Kamperów. Dużo, dużo ludzi właśnie podróżuje i to nie jest taka podróż, nazwijmy tak, w lecie się gdzieś tam, powiedzmy, jedziemy i stoimy na jakimś kempingu, tylko ludzie się przemieszczają, 2 dni są tutaj, 2 dni jadą do innego miasta, 3 dni gdzieś tam w kolejnym mieście. Zwiedzają, odpoczywają i tak dalej, kempingują. My jesteśmy ustawieni dzisiaj w tym miejscu. Ustawiliśmy się jako takiego ładnego Concorde. Tak, czyli to mamy taką, nie wiem, Integrę, to już autobus nawet jest
bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą tak, żeśmy troszeczkę go poobserwowali dzisiaj. Gabaś tu bawi z Madi. Słuchajcie, parcelki są numerowane. Myślę, że każda ma w granicach, nie wiem, 40 metrów kwadratowych. Dlatego są mniejsze, podejrzewam, dlatego, że jest to, tak powiedziałem wcześniej, kemping transferowy. Duże, szerokie aleje, którymi można podjechać do poszczególnych parcel. Jak widzicie, końca kempingu nie widać. Tam gdzieś na wprost, aż tak te auta jadą. Słuchajcie, łazieneczki bardzo przyzwoite. Bardzo fajne systemy do zlewania brudnej wody i wody z toalet. To też wam za chwileczkę pokażę. Takie skrzyneczki systemowe, prądowe. Przy każdej skrzyneczce jest przyłącz wody, prąd, i to mamy z jednej i z drugiej strony. Przy każdej parceli. Tu mamy stanowisko do spuszczania wody brudnej z kamperów. Ale co mnie bardzo zaciekawiło, bo przed chwilą byłem wynosić pojemnik z nieczystościami. Zobaczcie, tu jest taka, znowu taki systemowy automat, kamper WC Wash. Tu mamy miejsce do wylewania właśnie wody z kasety. I zobaczcie, w momencie kiedy zlewamy tą wodę, to z automatu wjeździe jest od razu spłuczka. Wszystkie elementy są na taką kartę. Czyli jak chcemy na przykład sobie dolać teraz wody i wypłukać nasz zbiornik, to przykładamy kartę w tym miejscu, dajemy program, żeby woda się ulała. Tu mamy H2O, czyli wciskamy i tu woda nam poleciała. Nie będę puszczał, żeby nie poblewać, więc bardzo, bardzo fajne te systemy są. Zresztą te systemy też już widziałem gdzieś tam, przeglądając Instagrama. Jakaś firma ma w Polsce, ale to zamieszczę wam, że tak powiem, informację, która. I wiem, że Camp 66 to rozwiązanie ma. Jakiś kemping, nie pamiętam, w Krośnie czy w Jaśle też te rozwiązania zastosował. Czyli widać, że w Polsce już też rozwijamy się pod właśnie tym względem, czy w tym temacie. Dobrze, zobaczcie. Stanowiska do grillowania. Fajnie, to jest wszystko zrobione, czyli podjazd dla niepełnosprawnych. I tu mamy stanowisko do grillowania, jest woda, są miejsce na parasole na okres letni, są ławeczki. Podejrzewam, że jakieś grille też tu gdzieś stoją. Akurat mówię, jest po sezonie, więc pewnie nie jesteśmy w stanie wam tego pokazać. Nie jestem w stanie wam tego pokazać. I teraz słuchajcie, wejdziemy do sanitariatów. Zawsze robi to Asia, ale dzisiaj ja wam pokażę. Bo Asia tam przygotowuje przyczepę do wyjazdu. To są budynki sanitariatów, także też bardzo czyste. Tu mamy wejście, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Pokażę wam. Bardzo czysto. Suszarki. Mydło w płynie. Czyściutkie. Umywaleczki, wieszaczki. Zakaz kąpania w toaletach psów, w łazienkach tych psów. Tu mamy WC, kabiny WC i tu mamy kabiny prysznicowe. I teraz zobaczcie, kabina prysznicowa tu ma jakiś tam podeścik PCV i znowu mamy ten system kartowy. Czyli jak ja kliknę i wtedy woda dopiero w momencie, kiedy otworzę, będzie leciała, nie wiem, za 3 minuty, 4 i się wyłączy, trzeba ponownie kartę przyłączyć. Wieszaczki, jakieś siodełko i zamykane oczywiście, tak? Cieplutko, ogrzewanie bardzo, bardzo ustawione jak w poziomie 22-23 stopnie. Oczywiście suszarki, kontakty na swoją suszareczkę, także pod tym względem jest ok. Czekajcie, może wyjdę z tej strony. Tu mamy recepcję. Camping Verona Village. Tu jest taka restauracyjka. Rano można śniadanko sobie kupić, jakąś kaweczkę wypić. Aleje na kempingu też mają swoje nazewnictwo.
i mamy też kilka takich bungalowów, nie wiem, chyba ze 16, może 20 ich tu jest na kempingu, czyli znowu pewnie, ja może podejdę, jak nikogo nie ma, ale ktoś chyba tu jest. Czyli zobaczcie, salon z aneksem kuchennym, sypialenka i pewnie łazienka, więc nie będę wchodził do środka. I miejsce postojowe na samochód. To jest ta restauracyjka, o której mówiłem. Można wejść do niej od strony recepcji i można wejść od tej strony. Ona jest czynna tylko w godzinach porannych, chyba do godziny 11. To jest taka naprawdę croissantik, jakaś tam, nie wiem, bruschetta, kawa, takie podstawowe rzeczy. Słuchajcie, byłem w markecie akurat, nie? Bo żeśmy wczoraj przyjechali wieczorem do Werony, więc już było, znaczy wieczorem, koło 22, więc było wszystko pozamykane. I dzisiaj rano wybrałem się do marketu, dosłownie jak wyjedziemy z kempingu, skręcimy w lewo, to jakieś, nie wiem, 400 metrów, może 450 metrów, słuchajcie, jest hipermarket, jest bardzo dobrze zaopatrzony, jest dosłownie wszystko, czy to dla wegetarian, czy dla weganów, nawet widziałem stoiska, ale to myślę, że już w większości sklepów dzisiaj jest, więc jak najbardziej możecie takie zakupy tam też porobić. Słuchajcie, przy tych sanitariatach, jak to przy fajnych kempingach bywa, od razu są miejsca do prania. Jak nikt nie pierze, to wam pokażę. O, zobaczcie, mamy pralnię. Mamy trzy pralki. Są suszarki tak samo. Pranie kosztuje 4 euro. I można kupić detergenty. Sorry. Można kupić detergenty. I taki detergent kosztuje 1 euro. Także są też, zobaczcie, do przepłukania, umywaleczki, bardzo fajnie wszystko w jednej tonacji jest zrobione. Teraz słuchajcie, mamy taki placyk przed sanitariami dla dzieciaków. Między sanitariatami też jakieś automaty gdzieś tam były w takim przeciągu, w takim holu, gdzie można kupić jakieś słodycze, kawę, herbatę. I tak jak powiedziałem, przewaga kamperów, zdecydowana. Przyczep tu mogę dzisiaj naliczyć, no 10 pewnie bym naliczył. 10 bym naliczył pewnie, natomiast reszta kamper. Słuchajcie, nie jest to kemping, żebyście przyjechali na urlop, na pewno. To jest taki kemping, żeby zwiedzić właśnie Weronę, czyli na jeden dzień, na dwa dni. Chyba że chce wam się dojeżdżać nad jezioro Garda, bo jezioro Garda jest stąd jakieś 22, może 23 km. O, chłopcie już tu demontuje wodę. To jest nasza końcówka, Hubert. To jest nasza, a tą trzeba zakręcić, bo to jest kempingu. No i tak samo. I tu zobaczcie, podświetlone w nocy, fajnie, drzewka ładnie ogrodzone i te góry, które już tam widać, nie wiem czy będzie kamerka to wyłapywała, ale myślę, że coś wyłapie. Ośnieżone szczyty, także mamy wszystko. To co, my się zbieramy i dzisiaj jedziemy zwiedzić sobie jeszcze Wenecję, może nam się uda. Gotowe dziewczynki? Tak. Jesteśmy gotowi do wyjazdu, możemy jechać, środek gotowy. Środek gotowy, dobra. Środek gotowy, też my tu musimy pozabezpieczać, popakować. Dobra, słuchajcie, środek faktycznie gotowy. Szyberdachy pozamykane. Wczoraj mieliśmy awarię po trasie. Uszczerbało nam się lustro w toalecie. Ale zrobimy taki odcinek, podczas tego urlopu, albo co mamy do poprawy przyczepie po naszym urlopie. No dobra, słuchajcie, no to tyle.
My będziemy pomału wyjeżdżać i uciekamy. No i właśnie opuszczamy ten kemping. Jest on naprawdę bardzo przyjazny na krótki pobyt, bo tutaj na dłużej się raczej nikt nie będzie rozkładać, nawet ze względu na to, że tutaj na tej trawie nie wolno nawet szpilek wbijać. Nie wiem, czy Mariusz już to mówił, czy nie. Podłogi nie wolno też rozłożyć, więc to taki transferowy kemping, ale bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo czysty. Samo to, słuchajcie, że właśnie jest ta trawka, że tutaj wszędzie mamy kosteczkę, to do przyczepy się nic nie nosi, jest naprawdę fajnie. Pod tym względem jest super. No co, no a my wyruszamy, wyjeżdżamy, no i smykamy dalej. Do Wenecji mamy 115 km. Także Hubert szuka jakiegoś fajnego parkingu, żeśmy mogli zaparkować. I myślę, że za jakieś tam, powiedzmy, półtorej godziny będziemy już na miejscu, będziemy sobie zwiedzać Wenecję. A Hubert wam jeszcze chciał pokazać jedną rzecz. No zobaczcie, przy wejściu na ten kemping taką ładną mapkę dostajemy, kolorową, całego obiektu. Także fajnie, bo wszystko jest mega czytelne. Tutaj mieliśmy łazienki, wystaliśmy chyba tutaj na dziesiątce. No. Tutaj był ten fajny automat ze zlewnią odpadów. No i tutaj jest jeszcze duży parking przed obiektem i fajnie, bo od razu przed wjazdem na kemping jest myjnia. Także można sobie umyć auto i przyczepę. Jesteśmy właśnie na moście łączącym nas z Wenecją. Zobaczcie, tu jedzie pociąg mostem. A tu wam pokażę już. 3650 metrów. Hubert tam z tyłu podpowiada, że 3850 metrów. A most, następny pociąg jedzie. My zmierzamy w tym momencie na parking. Zobaczcie, jakie są właśnie płycizny w tym momencie. Ostatnio zalało, a teraz płycizny. No, ostatnio Wenecja miała problemy właśnie z tą falą, która wlała się do całego miasta. No, nie do całego miasta, ale do części miasta. Zobaczymy, jak to wygląda w tym momencie. Zobaczcie, a tu nawet nie ma wody w niektórych miejscach. Zobaczcie, jaki statek tam stoi, pasażerski, ten taki duży. No, gigantyczny, tylko komin. No. Cruiser taki, tak? Tak. Mam nadzieję, że kiedyś takim cruiserem popłyniemy. Popłyniemy? Popłyniemy, no co? Ja na pewno popłynę, a ty to nie wiem. Ja i Madzia, bo ona też marzy o takiej podróży. Nie wiem, jak dobrze to będzie widać, ale już kończymy przejażdżkę mostem. Zaraz tu będziemy zjeżdżać w prawo na parking. O, tu teraz widać ten statek trochę bardziej, to wam też pokażę. Trochę pod słońce, ale może coś będzie widać. Welcome to Wenecja. Wenecja. Właśnie niedawno mi Facebook podpowiadał, że byłam tu. 2 lata temu to było? W grudniu? Kochanie, gdzie ty nie byłaś? 3 lata temu? Nie wiem. 2 razy byliśmy w Wenecji. Utknęliśmy tu. 2 razy byliśmy w Wenecji już. 2? No. Raz nawet przygodę mieliście? No, ale to ja pamiętam, że raz byliśmy, a nie dwa. Nie mogę nic. Dobra, czekaj. Chyba tu. O, a na kraus, na tego cruzera to na wprost. Czekaj, tu. 25 euro. 25 euro za 12 godzin. No. Każde następne 12-18. Tak jest. No jest okej. Jest tak, że tu jest parking dla kamperów i dla przyczep, ale niestety te miejsca są, powiedzmy, niekoniecznie długie, może 7, może 8 metrów, więc musimy rozpiąć się. Musimy się rozpiąć, Hubert już rozpina przyczepę. Postawimy ją w tym miejscu, ale dyszlem w ten żywopłot, tak żeby nikt nie mógł nią wyjechać. Zasuniemy muwery
i autem staniemy po prostu obok. Tu mamy od razu podłączenie do wody, mamy podłączenie do prądu, także i zlewnie nieczystości, także jest ok. Tu staniemy koło prądu i koło wody w razie czego, nie? No, dokładnie, jakiś obiadek zeszczelimy na parkingu tu, po zwiedzaniu Wenecji. Jakieś tam zakupy już porobiłem, jeżeli chodzi o obiad dzisiaj. Tradycyjny schabowy, co prawda nie z kapuchą, ale ziemniaczki, jakieś takie rzeczy będą. Dobrze, teraz przyciskiem do przodu, więc przyczepa nam jedzie do przodu. Okej. Zmieścimy się. Ten dyszel tam muszę dać tam, gdzie ta woda chyba, nie? No, albo pomiędzy krzaki, dokładnie. No, jak to będzie? To w tam jeszcze? Jest ok chyba, nie? Dojadę na zero tam. Dobra. Czekaj będzie, jeszcze zobaczymy. Czy ją trzeba przeprostować jeszcze? Nie, no ładnie stoi. Trochę ją dam w prawo, wiesz? Poczekaj, damy radę w prawo jeszcze? Nie damy rady? Bo? Czekaj. To ja trochę cofnę. O. I teraz jest ok, nie? Dobra. Lux. No i tu nam nikt w razie obsikusa nie zrobi, nam nie odjedzie z przyczepy. Słuchajcie, zawsze zastanawialiśmy się, czy idzie się włamać bez problemu do tych przyczep. Bo te zameczki to są takie, powiem wam szczerze, my chcemy domontować sobie jeszcze zamek na dole i zamek u góry, bo jak się dużo podróżuje i stawia się gdzieś tam w miejscach takich, gdzie trzeba uważać, no to będzie chyba bezpieczniej. Dajcie jakieś info w komentarzach, czy ktoś z was dorabiał dodatkowy zamek, tylko prosiłbym, żeby to była taka informacja, żeby ten zamek był taki serwisowy, oryginalny i tak dalej, żeby to nie była jakaś tam robótka własnoręczna, bo potem sprzedać przyczepę, to chcielibyśmy mieć wszystko, że tak powiem, albo od hobbiego już i tak dalej, żeby to nie było różnych takich doróbek niepotrzebnych. Powiem wam, że Wenecja jest niesamowita. Jesteśmy tu już chyba trzeci raz, przynajmniej ja. Asia twierdzi, że dwa razy. Nie wiem w takim razie, z kim ja byłem raz. Jakim nie byłeś raz, jesteśmy to drugi raz. Nie, dwa razy byliśmy. Dobra, idziemy tędy. Dwa razy byliście w Wenecji. Dwa razy byliśmy, dwa. Kiedy byłam dwa razy? Raz byliśmy z Wojtkiem i raz byliśmy, nie wiem z kimś. No i drugi raz nie byliśmy. Sami. Byliśmy. Czekajcie na tą. No. To będzie jaka? Jak się zgubi? Zgubiona albo zagubiona.
ja wam powiem, że jestem po prostu zakochana w tym miejscu. Wchodząc w każdą nową uliczkę, ja się czuję nią tak zauroczona od razu, że po prostu to jest niesamowite. Wcześniej nigdy nie miałam takiego czegoś. Naprawdę, ja wchodząc i widząc takie rzeczy, po prostu ja jestem tak zachwycona tym wszystkim. Nie wiem, w ogóle denerwują mnie, że wszyscy chodzący, nie wiem, jak na wyścigu jakim by byli. I po prostu ja nie mam czasu, żeby się tym wszystkim zachwytać. Więc Jezus Maria, jeszcze to są światełka. O, to no, musi być tak pięknie. Patrzcie się. Po prostu mi brakuje słów, żeby opisywać piękno tego miejsca. Naprawdę, ja jestem nim tak zauroczona. To jest niesamowite. A ty Basia, jak się podoba? Mi? No, mi. Mnie się strasznie podoba. Ja bym bardzo chciała tu jeszcze przyjechać, jak będzie cieplej. Musimy wziąć Magdę i Ryśka tym razem. Tak. Bo żeśmy się z nimi umawiali do Wenecji i... Ale to już jak będzie cieplej. Tak, będzie cieplej, dokładnie. Zobaczcie, tu jeszcze wam pokażę. U góry te kamienice. Musi być taki kąt, bo to są wąskie uliczki. Ale zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Kobo. Patrz, jaka zachwycona. Przeszkadza mi. Przeszkadza ci w konsumowaniu widoku. No dobrze, jesteśmy i dotarliśmy do Bazyliki Świętego Marka. Nie będziemy wchodzić do niej, bo byliśmy poprzednim razem, ale tak jeszcze raz wam chcę pokazać. A plac to jest Plazzo Ducale. Idziemy teraz tam w stronę choinki jeszcze. I będziemy, słuchajcie, za chwileczkę lecieć na jakiś obiad. Dzieciaki chcą spróbować pizzy w Wenecji, a ja pewnie jakiś makaron protidimar wezmę, bo bardzo lubię owoce morza, więc pewnie coś takiego zamówię. No powiem wam, że już się chłodno robi, jak już słońce zajdzie, to jest naprawdę kiepsko, ale jeszcze z tej strony chcę wam pokazać. Architektura jest niesamowita. I jeszcze od strony morza, oczywiście piękna choinka na placu. Są tu moi, czekają na mnie. Absolutnie się nie zgubiłem. Nie zgubiłem się, tylko tu jeszcze omawiam kilka kwestii i no. I zaraz wracam. Stoicie tu? No to chodźcie. Dobra, pokazujemy dalej architekturę. Restauracyjki za chwilę zaczną się wypełniać. Turystów jest naprawdę całe mnóstwo. I ten klimat dzięki tym ludziom naprawdę tu jest niesamowity w Wenecji. A pięknie wszystko wygląda. Ta ściana tutaj, przy właśnie zachodzącym słońcu. Więc jeszcze podejdę, żeby pokazać tamtą stronę. O, zobaczcie, jak to pięknie się ciągnie tam. Tu już czekają ludzie na gondolkę. Na gondolkę w stronę dworca. Strona dworca. No i teraz z drugiej strony jeszcze. O, gondolki. Pięknie. Pięknie. I zachodzik.